24 czerwca obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co Bóg jest łaskawy. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi anioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni jerozolimskiej. Jan przyszedł na świat 6 miesięcy przed narodzeniem Jezusa, prawdopodobnie w Ein Karim, leżącym w Judei, około 7 kilometrów na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to miejsce dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina około roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w ludzkich sercach. Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła, jutrzni. Poprzez swoją matkę Elżbietę Jan był krewnym Jezusa. Święty Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację. Dziecko rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się w Izraelu. Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców, będących już w podeszłym wieku, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z Esenczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął się tego dzieła nad Jordanem, na wysokości Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, na przykład Betanii lub Ainon, w pobliżu Salim. Swoje nauczanie rozpoczął w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, czyli w roku 30 naszej ery, według chronologii, którą się zwykło podawać. Jako herold Mesjasza, Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależeć do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty. Garnęła się do niego Jerozolima i cała Judea i wszelka kraina wokół Jordanu. Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości, twierdząc, że ten, który idzie za nim, mocniejszy jest od niego i że on nie jest godzien nosić mu sandałów. Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił mu chrztu. Potem nie jeden raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o nim wobec tłumu. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Na skutek tego wyznania przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie, Jan i Andrzej, którzy byli dotąd uczniami świętego Jana. Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu wystąpić. Woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące. Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas, syn Heroda I Wielkiego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: nie wolno ci mieć żony twojego brata. Rozgniewany król, pod wpływem żony brata swego Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną, oddalając przy tym swoją prawowierną żonę, nakazał Jana aresztować. W dniu swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której pijany pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, cokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi wydać wyrok śmierci na Jana i jego głowę przynieść na misie dla Salome. Jan miał wtedy 30 kilka lat. Jezus wystawił Janowi świadectwo, którego żaden człowiek z jego ust nie otrzymał. Coście wyszli oglądać na pustyni? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę.
Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci, czyli dzień ich narodzenia dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela obchodzone 29 sierpnia. W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru i bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest Bazylika Rzymska świętego Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża i matką wszystkich kościołów. Jan Chrzciciel jest patronem licznych państw, miast i diecezji. Jest czczony również jako patron wielu zakonów, między innymi joanitów. Ponadto jest patronem mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy, abstynentów, niezamężnych matek oraz skazanych na śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia i w epilepsji. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj duszę wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.